graliśmy wczoraj, jak pokazuje nam również pierwsza i druga gra dzisiaj, niewiele jest adaptacji w pierwszej rotacji. Raczej banujemy bardzo podobnie. Teraz może się to zmienić, bo oczywiście Rogue w tym momencie po niebieskiej stronie. I zmieniło się, widzimy wykluczenie Kennena ze strony Rogue, mimo tego, że to oni mogą wybierać postać pierwsi. Devilsman odpowiada Jacem i Yasuo. No i Sylas, po raz tak kolejny. Zastanawiam się, dlaczego ten Sylas, Rogue Sports Club, nie pokazywało go tak nikt często. Nikt nie chce go sprawdzić, nikt nie chce go z wygrze, gdyż ma po prostu bardzo silny laning phase, co później może przełożyć na nieco więcej w trakcie mapy. Tutaj widzimy, że Fit pozdrawia polskich fanów, także my również mu machamy. Też w kwestii Sylasa to jest genialny flex. Obecnie trochę nam tych flexów ucięło. Mieliśmy wcześniej Jace'a, a był wcześniej również jakiś tam Sion, wiadomo, Urgot. Sylas obecnie jest właśnie takim następcą. Widzimy go na topie, widzimy go na midzie, widzimy na dżungli. Słyszałem podgłoski też o jakichś innych sytuacjach, gdzie może się Sylas pojawiać, także jest groźny, jest po prostu groźny. Ale taki szybki Varus, tak? Lissandra to jest bardzo bezpieczna postać i można ją brać w ciemno, ale do Varusa chyba nie jestem przekonany. Ale mówiłem, jak to jest ważny wybór dla Devilsman i to po raz kolejny potwierdza, że Varus jest po prostu ich pomysłem na dolną aleję, bo może również powalczyć tutaj, ale co jeszcze dziwniejsze, panowie, Lucian jest cały czas otwarta, a mimo to mamy Varusa. Lucian otwarty i tutaj też Devilsman zdecydowało się na niebranie supporta, więc czekają na ruch swojego przeciwnika. Czym musi odpowiedzieć Rogue Sports Club waszym zdaniem? Odpowiedzieć? Jak dla mnie? Niech idą w swoje. Niech idą tak jak w poprzednim drafcie. Jakby teraz mamy Lissandrę, więc akurat od Larsena nie możemy się spodziewać aż tak wiele jak ostatnio. On po prostu będzie musiał swoją drużynę uzupełniać. Po prostu Lucian Brown, w sensie, to bym widział w tej sytuacji. Ewentualnie mógłby się również pojawić Alistar, ale kiedy ten duet zostawiasz swoim przeciwnikom, no to oni po prostu mówią dziękuję lub thank you i podbierają. Ostatni wybór Devilsman w pierwszej rotacji. Support czy korki? Okej, tak się odwróciły role. Dokładnie, ale czy to będzie tak świetny korki, jak pokazał to Larsen? Matisław ma fenomenalnego korkiego i historycznie widzieliśmy to wielokrotnie. Puchar Polski Cybersport w Poznaniu, gdzie mogliśmy oglądać tego korkiego, który zniszczył niepokonany Illuminar. Wtedy również z Synchrofem w składzie wygrali to Best of 3. Nocturne wykluczony ze strony Devilsman, to oni brali go dwie gry z rzędu. Teraz już nie bierzesz, więc znaczy masz Jarvana, jest poniekąd flexem. Ale jeżeli się coś złego stanie, junglera już masz tak naprawdę, więc nie musisz się tutaj bać, a pamiętajmy, że na topa jeszcze kilka ciekawych wyborów masz. A mimo wszystko chodzi o to połączenie. Te, które miało w poprzedniej grze być zwycięskie dla Devilsman, czyli Lissandra z Nocturnem. Nocturne jest dalej bardzo, bardzo niebezpieczny, więc o ile Larsenowi udało się uciec ze szponów i okołów mrozu, o tyle być może Matisław tak łatwo by nie miał. Jest ta kluczowa adaptacja, Banjax. Tak, Banjaxa? Ale nie jestem przekonany, czy kluczowa to jest odpowiednie słowo, bo tutaj wiele czynników po prostu szło po myśli Rogue. Mówię też w kontekście tego, co wcześniej mówiliśmy, jak warto się adaptować do serii i analizować to, co przeciwnik wyciąga i jak się to w grze sprawuje. I tak samo widzimy po stronie Rogue Sports Club Skarner, bardzo ważny w tej serii. Przewrotne to trochę, bo Devilsman banuje Nocturna, za to Rogue banuje Skarnera, czyli te w teorii wybory, którymi oni się posługiwali. Mamy tutaj podmiankę, no ale właśnie, jest cały czas dostępny Alistar, nie chcą dać mu Tahmkencha, bo Tahmkench oferuje zdecydowanie więcej globalnie na mapie i to może zaskakiwać, no ale Nocturna też nie zobaczymy. Erdoty również udowadniał, że akurat w jego rękach ten Tahmkench przybiera ciut inny wymiar, że jest bardzo, bardzo użyteczny i rzeczywiście zabezpieczenie Varusa byłoby tu ważne, a Rek'Sa jednak chciałaby mieć cel na swojej tacy. W końcu zobaczymy innego Kacpra. W końcu Inspired będzie miał postać, która od samego początku już będzie mogła szukać zabójstw. Dolna aleja, Lucian Brown. Na środku masz Lissandrę, która oferuje bardzo dużą ilość kontroli tłumu. No właśnie, czy na środku, bo to też nie jest takie oczywiste. I Finn, i Larsen mogą zagrać Vladimirem. Devilsman ma jeszcze jeden wybór, prawdopodobnie to będzie górna aleja, chyba że Jarvan zostanie tam wzięty. Czy to będzie Nunu? Mamy Nunu w tej serii i kula będzie toczona i w rękach Synchrofa ta kula jest bardzo niebezpieczna. I widzimy odwrotną tendencję względem poprzedniej rozgrywki. Teraz to Rogue zdecydowanie bardziej pewnie się czuje w trakcie tej serii, za to Devilsman ucieka się
do swoich komfortów, do swojej strefy bezpieczeństwa. Pojawia się Nunu, pojawia się Korki dla Matisława, a Laker, no to w zasadzie w tej grze to jest po prostu warus. I tutaj obawiam się trochę o Rogue Esports Club, bo widzieliśmy, kiedy Devils One czuje się komfortowo i gra tymi postaciami, które lubi, to jest nie do powstrzymania miejscami. Ale zobaczyłbym tak jakby ciut inna perspektywa. Wiecie, pierwszy mecz totalnie szalony ze strony Rogue Esports Club. Drugi, oj, zatrzymali się trochę, poszli, wiecie, bezpieczniej o wiele. Teraz już, wiecie, Vladimir na topie, Rek'Sai w dżungli przyspieszają, nabierają znowu tej pewności. Więc oni sobie zdają sprawę, że to są dość komfortowe piki dla Devils One, ale oni raczej myślą o sobie, jak oni podejdą do tej gry. To oni tutaj mają nakładać to tempo, to czego nie widzieliśmy w pierwszej grze, a powinniśmy zobaczyć już w trzeciej. Znaczy, na pewno byli przygotowani i na pewno wiedzą, jeżeli puścimy te postacie, to mamy jakiś plan. Tak, i chyba ta mapa odpowie nam na najwięcej pytań, które mieliśmy w związku z tą serią, bo obie drużyny się wybadały, obie drużyny sprawdziły, co dla nich może działać, co jest ich silną stroną i w tym momencie oni na pewno czują się bardzo komfortowo na tych wyborach. Teraz mamy starcie, w którym wiele wniosków zostało wyciągnięte. Więc, żeby wyciągnąć te wnioski, należy przejść do gry. Żeby przejść do gry, należy przekazać głos komentatorom. Żeby przekazać głos komentatorom, należy powiedzieć: oddaję głos komentatorom. Brawo ty. Brawo ja. A więc może nie Zoe, nie Nocturne, nie Kennen, a tylko jeden stary, prawdziwy władca polskiej sceny, Korki, będzie kluczowym herosem tej Best of Five. I co ciekawe, tym razem nie po stronie Rogue Esports Club, a Devils One. I kiedy spoglądam na poprzednie dwie kompozycje Devils One, mam wrażenie, że mocno zaadaptowali się do patcha, mocno zaadaptowali się do tej serii, przyszli z jakimś planem. Ten plan został wykolejony na poprzedniej mapie i widzę Korkiego, widzę Nunu, mam wrażenie, że Devils One troszeczkę cofnęło się do tej skorupki, tak samo jak Rogue Esports Club zrobiło to po pierwszej mapie. Czyli dwie formacje, które grają tego przysłowiowego żółwia. Z poprzedniej mapy było to Rogue, wyszło to świetnie i teraz Devils One, nieco więcej skalowania, nieco więcej komfortów, nieco więcej historycznie wyborów potencjalnie szukających tych swojego miejsca na samolot, jeżeli chodzi o polski League of Legends. Widzę Nunu, widzę Korki w Lissandrę i mam wrażenie, że Devils One to czego szuka, to kontrola. Kontrola dookoła środkowej części mapy i jeżeli spojrzymy historycznie na to, jak Devils One osiągało sukces w Ultralidze, to właśnie kontrola dookoła środka, to wysokie jungle proximity Tinkrofa dookoła Matisława, to było coś, co przyniosło im sukcesy i do tego wracają, Devils One resetuje serię. Mamy 1-1, to jest BO3. A jednocześnie mam wrażenie, że każda z tych kompozycji jest całkiem zbalansowana. Obie szukają zarówno farmienia, ale jeśli chcą przyspieszyć, to mogą, jeśli chcą zagrać w early game, to mogą. Tak, jest to po prostu tak zaokrąglona, idealnie kompozycja z jednej i drugiej strony. I to jest chyba najlepszy sposób, żeby jeszcze raz potwierdzić, jak bardzo podobne są do siebie te drużyny, jak bardzo podobne są w stylu rozgrywania swoich meczów i po prostu wiemy, Devils One lubi kontrolę, Rogue Esports Club lubi kontrolę i pytanie, kto lepiej ją wyegzekwuje. Kto będzie miał kontrolę nad tym meczem, bo w serii została nieco przywrócona samemu Rogue Esports Club. Inspired, no on nie będzie miał najłatwiejszego życia, biorąc pod uwagę, że nie miał pula od swojego zespołu, ale w poprzedniej serii sprawało się naprawdę nieźle. Inspired jest bardzo ważną postacią, bo wielokrotnie wskazywaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, że jest spoza LCS zawodnikiem, który najbardziej prawdopodobnie w tym LEC się znalazł. I tutaj ta druga mapa była naprawdę dobra wykomunikacja. I nawet pierwsza, jeżeli pomyślimy o nim historycznie, jest junglerem, który bardzo dobrze kontroluje to, co dzieje się na mapie, ale zazwyczaj robi to na agresywnych postaciach. Po prostu jest w stanie przeczytać, gdzie znajduje się przeciwnik i nie wiem, podjąć dobrą wymianę, podjąć dobre 2v2, robił to z Kasztelanem cały zeszły sezon. Patrzy dzisiaj na te dwa skarnery i to była dobra kontrola, ale na tankach. Coś, czego nie spodziewałem się od Inspireda i w ogóle, kiedy patrzyłem na te dwie drużyny, kiedy patrzyłem na wszystkie zestawienia, stwierdziłem, Devils One największą szansę na przełamanie umiejętnościami indywidualnymi ma właśnie w lesie, bo Zinkro wygrał ostatnimi czasy tak świetnie, a Inspired dwa ostatnie tygodnie Ultraligi miał nieco poniżej przeciętnej. Dlatego chyba wykluczenie mu Skarnera było dobrym ruchem, aczkolwiek Rek'Sai też jest bardzo niebezpieczny. No, Skarnera zwanował Rock, to też warto zwrócić na to uwagę. Co zmieniło oczywiście postać wybieraną przez Inspireda. I właśnie, ta postać w ostatniej mapie Rogue Esports Club kontra Devils One, w ostatniej mapie, w ostatnim tygodniu Ultraligi, to właśnie Rek'Sai była herosem Inspireda i chciałoby się powiedzieć, że skoro tam był sukces, to tutaj zostanie powtórzony, ale Inspired był praktycznie niewidoczny. Rogue Esports Club ostatnią mapę wygrało praktycznie każdym innym z zawodników, bo Zinkrof był dużo lepszy na tamtej mapie. I Zinkrof w tym Nunu też wraca do swoich najbardziej charakterystycznych postaci, bo właśnie z Nunu będzie kojarzył mi się jego faza zasadnicza tego sezonu.
Jest to postać naprawdę dobra w kontrolowaniu mapy. Coś, co lekko nawalało w kontekście spotkania numer 2 w tej serii. I patrzę na Nunu, myślę, będzie chciał mieć smoka, będzie chciał brać obiektywy. I pierwszym z nich, z tych bestii, jest ten zbiegła. Przede wszystkim Nunu też będzie działał jako ta kupa mięsa, która stoi przed Matisławem, przed Lakerem. Czasem się wyleczy, czasem rzuci im to wzmocnienie atak speedu, no ale może także prowadzić kulę, która na dole jest niezwykle tu chyba był Nunu, jak nikt inny nie robi takiej śnieżki. Jest chyba informacja jasno przekazana. Ta umiejętność nazywa się The Biggest Snowball Ever i ewidentnie była to jedna z największych śnieżek wszechczasów, bo po prostu Rogi Sports Club zobaczyło ogromną kulę przetoczoną przez ich alejkę. Jeżeli chodzi o tę kontrolę zaś, Cinkrof miał nią dysponować, jednak póki co to Inspired kontroluje dookoła środka tę mapę. Przede wszystkim ze względu na to, że Larsen zrobił coś, czego Matisław nie zrobił, a co wydaje mi się niesamowicie ważne i inteligentne. Bo w League of Legends mamy różne zasoby. Jednym z nich jest energia, drugim mana, trzecim punkty zdrowia. Czwartym zasobem jest kontrola linii i jak ją osiągnąć? Zazwyczaj poprzez zużycie danych zasobów, na przykład umiejętności, które kosztują manę. To co robił Larsen w tej grze, to cały czas podchodził wysoko na linii, dawał się obijać Matisławowi, ale przepuszowywał falę minionów i tutaj zainwestował zasób, jakim są punkty zdrowia, za kontrolę na linii. Po czym steleportował do bazy, znowu dostał trzy potionki, które oczywiście wcześniej zużył, dokupił do tego ten pierścioneczek i dzięki temu to on dysponował kontrolą, podczas gdy Korki bardzo często na tej linii kontrolą dysponuje, więc Larsen, muszę pochwalić, bardzo inteligentną grę na linii. Tomasz, czy ty uczysz w jakiejś szkole League of Legends, bo wytłumaczyłeś to, sądzę, że naprawdę w bardzo łatwy, ale jakże interesujący sposób, bo rzeczywiście Larsen osiągnął tą przewagę, priorytet na linii i dzięki temu chociażby Inspired mógł podebrać przeciwnikowi kurczaki i do tego teraz schodzą na dolną aleję. Dzięki temu mogą podejść i to są creepy, do których Laker nie ma dostępu. Plejty, nie wiem czy będą zbijane, bo Wander jest tu bez demolisza. Tak, na to wygląda, ale to na pewno będzie jeden plejt, a to już jest 160 sztuk złota, nie pogarnisz. Z całą pewnością, zwłaszcza, że jesteś Lucianem i chcesz na Varusa po prostu się rozpędzić. Krab numer 7253 w tej serii do Inspireda. I to, co jest najważniejsze, gdyby krab pojawił się na górnej części mapy, może Cinkrof miałby do niego dostęp, ale fakt, że te RNG kraby akurat zespełniły go na bocie, jeszcze bardziej pogłębia Devilsa. Oj, czy jest szansa na stuna ze śnieżki? Nie. Nawet chyba tutaj flash był spalony przez Erdoty, jeśli się nie mylę. Więc ogólnie z dużej śnieżki mały deszcz. To było, powiem szczerze, to było bardziej zgrabne, niż się spodziewałem. Okej, zastanówmy się nad tym, co widzimy w tym momencie na mapie i jak odnosi się to do draftu, bo kiedy pojawiliśmy się na naszym stanowisku komentatorskim jeszcze przed mapą, wymienialiśmy poglądy na temat tego draftu i zasugerowałem, że bardzo nie podobało mi się otwarcie Varusem, kiedy widziałem Lissandrę, bo kiedy jest Lissandra na mapie, a grasz Varusem, prawie zawsze będziesz chciał mieć QSS-a, albo nawet Klenza, zwłaszcza kiedy grasz na Lucian Braum i widziałem, że ani Braum, ani Lucian nie zostali wykluczeni. Widziałem, że jest first pick Lissandry, a Devil's One otworzyło Varusem i już wiedziałem, że Rogue po prostu weźmie Lucian Braum i będą kontrolować dolną część mapy. To, że Devil's One wystawiło się w drafcie na kontrolę mapy dla przeciwnika, było dla mnie naprawdę niespotykane, bo zazwyczaj twoje pierwsze wybory to mają być te silne postaci, te, które zapewnią ci kontrolę mapy. No właśnie, a Varus do tych silnych postaci, przynajmniej jeżeli chodzi o kanon ogólnie wybieranych herosów, nie należy. Na pewno nie na wskroś wszelkich regionów, ale tak jak zasugerował Michał, wydaje mu się, że to mogło dobrze działać na ich treningach. Wokół tego po prostu nauczyli się rozgrywać swoje gry, dlatego został wybrany tutaj Varus. Varus mógłby być lepszy na Lucian Braum, gdyby mógł zagrać heala, gdyby mógł zagrać teleportację i szybko wrócić na linię. Po prostu zmierzam do tego, że widzisz Lissandrę, wiesz, że będziesz grał na Lucian Braum, jesteś zmuszony do Klenza, a to prawie zawsze oznacza, że na tej linii dużo nie znajdziesz i to jest to, co mnie dziwi. No i właśnie. Czy są całkowicie okej z tym, że dolna linia jest przegrywana, bo zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak często Cinkrof dookoła bota gra w tej serii, to jest coś, co nie widzieliśmy w Devil's One i mówił o tym agresywo w wywiadzie dla Cybersportu, że oni, kiedy był w szacie maga, wszyscy grali dookoła topa i byli jednowymiarowi. W Devil's One nauczyli się cały czas wypracować nowe tendencje i proszę bardzo, może stwierdzili, że Rogue Sports Club trzeba zaatakować od dolnej części samolotu. Ale ja skontruję to za to wywiadem z Wulajtem, który powiedział, że bardzo dużo nauczyli się wtedy, kiedy była ta, w cudzysłowie, przymusowa zmiana, kiedy na topie pojawił się Profit, a na bocie Raxo. I wtedy Wulajt grał zdecydowanie bardziej defensywnie. Powiedział, że dużo go to nauczyło, dlatego że Rogue grało pod topa, co wychodziło bardzo dobrze. Profit dominował przeciwników, tym agresywo w swoim pierwszym spotkaniu, ale również po prostu zrozumieli, jak ważne jest to, żeby nie być jednowymiarowym. Nie grali tylko pod bota, zaczęli grać pod inne linie i myślę, że Rogue się dużo z tego nauczyło, więc obie drużyny mają tak naprawdę podobną historię. Ciekawe.
ten mecz na pewno nie byłby 2012, ani nie byłby Rambo. To prawdopodobnie byłaby Roma. Ładny film, ale za dużo się nie dzieje. Okej. Okay. Dostali Oscara? Czy będzie Oscarowa decyzja? No na razie Oscar próbuje osłonić Ulajta i nie wie, czy to wyjdzie. Nadchodzi największa śnieżka na świecie! I robi najmniejszą rzecz na świecie. Delikatne podrzucenie, ale nadchodzi Inspert i prawdopodobnie będzie w stanie po prostu rozbroić sytuację. Wydaje mi się, że tutaj zbyt szybko został zagrany ten grat samych strzał, aczkolwiek Synchrof jest mocno obity, jest tutaj także Inspired. Oj, tutaj Synchrof nie spodziewał się takiej dawki obrażeń, ale dekaling, jeśli wszystkie kule trafią w cel, na pewno twój pasek HP to odczuje. I ten Nunu nie sprawiał wrażenia wytrzymałego. Naprawdę w tej wymianie dużą wyrwę na zdrowiu sprezentowali mu przeciwnicy, ale bardzo szybko ją nadrobi. Bo kiedy Nunu ma najwięcej punktów zdrowia? Kiedy Nunu jest najbardziej wytrzymały? Wtedy, kiedy użyje Aftershocka poprzez podrzucanie kogoś śnieżką. Tutaj ten Aftershock był już na cooldownie i wtedy, kiedy jest w zasięgu, by kogoś ugryźć, nie był. I po prostu Synchrof został skulowany. Kolejny krab dla Rogue Sports Club. Tym razem na Inspired. To jest Finn. Ale to jest przede wszystkim krab, którego Synchrof nie dostanie i będzie operował na niskiej ekonomii, ale akurat Nunu się z reguły z tym nie przyjmuje, nie potrzebuje wielu przedmiotów. Mamy również wymianę na dolnej alejce RK Oscara za RK Roberta. W sumie wiele się tu nie dzieje, chyba że Inspired coś przygotuje. Zwłaszcza, że Larsen także nadchodzi, ale Synchrof oraz Matisław wiedzą o obecności przeciwnika i prawdopodobnie nic więcej się nie wydarzy. Patrzcie natomiast na teleporty. Pierwszy, najpierw pojawiłby się tutaj Finn, natomiast Matisław inwestuje oba samodery i to i tak nie sprawi, że przeżyje. Inspired rozszarpał go pazurami na strzępy. To, co jest najważniejsze, zero samonerów spalonych przez Rogue. Oni mogą to powtórzyć dosłownie za chwilę, kiedy tylko te ultimate zejdą z cooldownu. Matisław nie będzie miał klęza, nie będzie miał błysku. To jest duży problem dla Devil's One. W poprzedniej mapie Larsen w tym momencie już dominował środkową alejkę, to on miał przewagę w farmie, a Matisław, jako Lissandra w tym samym matchupie, nie był w stanie zrobić tyle, co robi Larsen. No właśnie, wydaje się, że Devil's One próbuje rozegrać dosłownie lustrzaną rozgrywkę względem poprzedniej mapy, ale wychodzi im to o wiele gorzej. Popatrz, Matisław nie ma przewagi w minionach, na dole także problemy Lakera, no i do tego jeszcze Inspired, który kompletnie dominuje w tym momencie Synchrofa. Pierwsza krew dla Rek'Sai, ona może być naprawdę niebezpieczna, a co robi Synchrof ponownie na dolnej alei? Znowu będzie toczył kulę. Tutaj przez niego rozłożony Ulite, mimo tego dasza, trafia w rywala, co więcej dekaling. Nie wiem, czy nawet będzie opcja do zagrania, bo CC jedno, drugie. Synchrof prawdopodobnie zginie, nawet nie wycofa się i po prostu zbyt lekceważy rywali. Ulite z Wanderem. I tym razem kula toczona w odpowiedni sposób. Nie wiem, czy zauważyliście. Najpierw Aftershock, potem wyleczył się odrobinę z tego Q, potem Ultimate, który również będzie go leczył. To była dużo lepsza sytuacja ze strony Synchrofa, ale zobaczcie, Larsen i Inspired grają wizją po mistrzowsku. Jest ten delikatny załom ściany, który sprawia, że nie widać cię, kiedy wychodzisz z krzaków. I Inspired z Larsenem, tak jak mówię, to byli wirtuozowie gry 2v2 dookoła środka. I spóźniony klęs z całą pewnością. Tak Matisław nie spodziewał się, że aż w takich tarapatach się znajduje. A ten flash to w ogóle na pokaz. Chyba wiedział, że Inspired może na nim dokonać egzekucji przy pomocy swojego ultimate'a, więc widzieliśmy twarz Matisława. Sądzę, że zdał sobie sprawę, jak duży błąd popełnił. Ale jednocześnie, panowie, z drugiej strony argumentując, już widzieliśmy w tej serii 2-0 Varusa. I pamiętacie, kto zniszczył Nexus? Może to jest po prostu strategia Devil's One, tak? Zakładamy, że agresywo raz zginie. Czy może zrobić to Matisław? Dopóki nasz Varus naprawdę rośnie w siłę, może to jest strategia mimo wszystko Devil's One. Jest tam Zetural, przecież on trenował Akademię i wie, co Laker potrafi zrobić, by wykierować drużynę. Tutaj to playnerzy również idą ostro, ramię w ramię, agresywo. Nie spodziewał się takiego uleczenia? Trochę to było toporne, lecz o, mówiąc o toporze, ten w szyi Matisława. Ja cię kręcę, dobra egzekucja z Heraldem od razu zagranym. I zobaczcie, że Synchrof jeszcze obity przez Larsena, ale tak jak mówiłem przed chwilą, bez samonerów ten Korki jest bardzo łatwym celem dla Lissandry, która dysponuje błyskiem, bo ona zagrywa Flash, Erkę i wtedy Inspired może zrobić cokolwiek i to zabójstwo będzie zgarniane. Przypominam, na poprzedniej mapie bardzo dużo kontroli dookoła środka dzięki Larsenowi. Te komponenty do Triforce'a, szybko w jego ekwipunku Matisław, nawet nie jest jeszcze tego Triforce'a blisko, dopiero co zbudował Fage'a, a już ma 0-2, już nie ma wieży i nagle Rogue Sports Club, o tak, otworzyło po prostu mapę. Larsen pokazuje Matisławowi, jak rozgrywać ten matchup poprawnie, bo przypomnijmy sobie, na tych samych czempionach, tylko w innej kombinacji. To wtedy Korki był dla Larsena i na odwrót. Zdecydowanie lepiej Larsen współgra z samym Inspiredem, ale to może być także spowodowane tym, że po prostu Kasper świetnie prezentuje się w poprzedniej, jak i w tej mapie. Te agresywne wybory widać, że mu leżą i bardzo dużo ilość tych sytuacji jest kreowanych, a przede wszystkim skutecznie wykorzystywanych przez zawodników Rogue Sports Club. Skutecznie wykorzystywane okazje. Zdecydowanie ich motto. Więc nie przepuszczą niczego. Nie przepuścili pierwszego smoka infernalnego, drugiego wygląda na to, że też nie przepuszczą.
Zależy im bardzo oczywiście na tym dodatkowym AP i AD. Tego smoka mogą przepuścić, bo jeżeli patrzę na górną alejkę, to widzę Agresivo, który bardzo dobrze radzi sobie z Finnem i krytykowałem wczesnego Varusa, bo tracisz priorytet na bocie, ale muszę pochwalić tego Jarvana, bo nie dość, że jest flexpikiem, mogą go użyć zarówno w lesie, jak i na topie, ale przede wszystkim na topie jest mało postaci, które z tym Jarvanem sobie dobrze poradzą, zwłaszcza, że Synchrof wybanowali drugie rotacje. Nie wie, że to jest Inspired. No właśnie, czy to jest walka, którą Rogue chciałby sprowokować, niekoniecznie się to udało. Tutaj tak szybko nawiążę do twoich słów. To jest kolejna mapa, w której Agresivo buduje przewagę w creepach, więc nie mając żadnego gun od swojego junglera. Zobaczmy, natomiast tutaj to jest ostry 3 na 3, teleportacje również będą zagrane, to może być ważny teamfight dla całej spotkania. Synchrof tak mało HP i Inspired wie, co z tym zrobić, jakiś cudem przetrwał, kupił parę sekund i również spory na patach 2-0 lawę. Varus zamienił się w 2-1, również atakują Agresivo, Ulet nie może opuścić tej areny, nie może doskoczyć do przodu, nawet nie było takiej potrzeby, bo Ignite dopali przeciwnika, Rogue mogą pójść dalej. Matisław z paczkami idzie nawet do przodu, to jest kamikaze korki, nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czy on zwariował. Och, pozdradał zmysły tutaj midlaner Devil's One i Rogue wyjdzie z tym bardzo bogate. Matisław chciał kupić po prostu czas dla wieży, bo Rogue Sports Club szykowało się, żeby ten turret wziąć, paczki spaliły miniony i to było najważniejsze, ale chyba się nie opłacało, bo zobaczcie, że Rogue nadal będzie tutaj dominować 6-3. Zobaczmy to jeszcze raz. Świetny Ultimate Wandera przerwał inicjację Erdotę i trzeba pochwalić Inspireda. On nastakował Conquerora, zaimplementował Ultimate'a i jeszcze kupował czas. Zobaczcie, ile Agresivo czasu gonił Rek'Sai, zamiast skupić się na Lucianie, zamiast skupić się na Vladimirze, którzy rozszarpali jego tyły. Ależ dużo inicjacji użytej ze strony Devil's One, żeby w samego Wandera wejść, a ten nie robi sobie z tego nic. No i boski wiatr, korki, Matisław tutaj nawet niczym pilot nie zero. Zabił wszystkie kastery. Okej, okay. I to zdecydowanie nie uzasadnia to. O, ale spadamy z patelni pod ogień, bo zobacz! To jest kolejna walka, w której bardzo mało HP ma Inspire, musiał się wycofać, ale przede wszystkim Agresivo nie miał sposobu na ucieczkę. I smok wzięty przez Devil's One, warto podkreślić. Tracąc tylko to planera, więc okej, okay, wygląda na to, że będą zadowoleni. Tylko i aż, bo to może oznaczać turret na bocie. Rogue Sports Club ma sporo zasobów, które mogą przeznaczyć na ewentualną potyczkę. Jest Hemoplague, jest również Frozen Tomb. Będą podchodzić tutaj aż we czwórkę i zawodnicy Devil's One muszą się wycofać, więc koniec końców nie była to korzystna wymiana dla diabłów. No ale oczywiście zabrali dla siebie tego pierwszego smoka piekielnego, czyli 10% dodatkowych obrażeń fizycznych, jak i magicznych jest na ich koncie, co bardzo ważne, ale ta gra może się zakończyć przed momentem, w którym czy to Korki, czy to Varus naprawdę osiągnął ten etap mocy. To, co Rogue robiło na poprzedniej mapie, nie walcząc, to po prostu skalowali, bo wiedzieli, że ich kompozycja będzie chciała do późniejszych etapów rozgrywki dążyć. To, co robi w tej chwili Rogue, to walczy. Powiedzą, że ich kompozycja ma Rek'Sai, bardzo wczesny jungler, jeżeli chodzi o potyczki. Rek'Sai jest najlepsza w okolicach 6 poziomu, w mniejszych potyczkach, kiedy ten Conqueror, leczenie, Ultimate mają spore znaczenie. To również robi Lucian, to również robi Braum. I pamiętajmy o tym, że właśnie Lucian jest teraz o wiele silniejszym strzelcem niż Laker, mimo że mają podobną farmę, mimo że mają prawdopodobnie podobny zasób złota. Po prostu Lucian jest teraz silniejszy i z tą różnicą, to jest różnica między Devil's One grającym Korkiem, a Rogue Sports Club, które tego Korkiego używali. Tak Rogue nie walczyło. Devil's One ciągle w te potyczki są wciągani i jeszcze po prostu ich postacie nie są dość silne, żeby zagrozić tutaj ekipie Wandera. I muszę wrócić do tego pierwszego recallu Larsena, który tłumaczyłem. Matisław go nie wykonał, przez co Korki po pierwszym powrocie miał Sheena i cały czas po prostu puszował falę. Larsen, kiedy grał Korkim, puszował falę, a potem obijał Matisława. To, co Matisław próbował zrobić w tym matchupie, to samo, też chciał puszować, ale Larsen z tym pierścionkiem, z tą zregenerowaną podką, był w stanie go puszować i zobaczcie, że dało mu to przewagę prawie 2000 sztuk złota, bo to przed chwilą widzieliśmy na naszych ekranach. I kompletnie się z tobą, Tomek, zgadzam, ale ty wchodzisz w naprawdę bardzo duże detale, a czego także nie zrobił Larsen, to wynik 0-3-0. W aktualnym momencie Matisław jest po prostu niezwykle słaby, aczkolwiek próbuje mu pomóc na środkowej lei. O, nie wygląda to dobrze, zużyli wszystko. Inspired obraca się na Synchrofa. Czy będzie wciskał R-kę? To byłaby zła decyzja. Zwłaszcza, że Alistar czyhał już tu za rogiem. No i na wszystkich trzech liniach Rogue pushuje i na pewno skorzystają z tego priorytetu. No właśnie, bo Vladimir im więcej czasu upłynie i im więcej wody w Wiśle przepłynie, tym będzie silniejszy. Agresivo całą tę przewagę, którą budował, nie był w stanie wykorzystać, bo nie było żadnej teleportacji od niego. Devil's One nie przygotowało dla niego zagrania. Ani nie zagrali dookoła jego alejki, ani nie zagrali dookoła jego teleportacji. To, co wydarzyło się na pocie, było po prostu słabe. Kiedy nie wykorzystujesz swojej silnej linii, jeszcze raz wrócę do draftu, draftujesz Varusa, spodziewasz się, że on swoją linię przegra, bo widzisz chociażby to, że Lucian i Braum są otwarci, ale wydraftowałeś Jarvana i nie wykorzystałeś jego potencjału. Trochę mi się to nie podoba. I wygląda na to,
że Devil's One będą podchodzili raz jeszcze ze sporym deficytem pod rejony Barona. I Rogue Sports Club na pewno mogą go rozpocząć. Botk i Lucian naprawdę brzmi jak dobry duet. Również wcześniej zajrzałbym do Mountain Drake'a, więc wydaje mi się, że tam może jakieś zamieszanie się zgotować, ale patrzę po prostu na mapę, gdzie są stawiane wardy, gdzie jakie postaci stoją. Rogue jest w natarciu i Devil's One od czasu tego cudownego triumfu na mapie pierwszej nie widzieliśmy, żeby mieli choć jakby skrawek kontroli nad tym, co się dzieje na samolocie. Tak, najlepsze jest to, że to Devil's One potrzebuje tego czasu i wydawało się, że Rogue potrzebuje z nimi walczyć, potrzebuje kreować sobie przewagę, ale oni kreują przewagę w taki sposób, że albo stawiają przeciwnika w naprawdę słabej sytuacji, gdzie nie chcesz bronić wieży, gdzie oddajesz smoka, gdzie kolejne fale minionów ty zdobywasz, albo w takiej sytuacji, w której po prostu musisz zawalczyć, ale to będzie mimo wszystko dobre dla Rogue, więc tego czasu potrzebuje Devil's One, ale go nie dostaje. I wygląda na to, że Devil's One będzie musiał przygotować jeden ładny teamfight, lecz pamiętajmy, RK Varusa jest na cooldownie, będą bronili wieży, będą grali na czas, tylko właśnie ten power spike'i przychodzą tak późno. Rogue, mając 4000 sztuk złota przewagi, nawet 5 właściwie poprawnie licząc, mogą sobie robić co im żywnie się tylko podoba. Patrz na ich ekwipunki, 2 protobelty, zaraz będzie Black Cleaver dla Rek'Sai, zaraz będzie ten sam przedmiot dla Ulaita. Oni mają po prostu lepszy ekwipunek względem tego, co do zaoferowania ma ekipa Haciego. I to, że mają lepsze ekwipunki, to jedno, a drugie, że ich ekwipunki są dostosowane do punktów mocy. Varus chciałby mieć chociażby to Ginso Ragebait, ale również chciałby mieć trzeci przedmiot, może nawet Infinity Edge. Jeżeli chodzi o Matisława, dla niego również drugi przedmiot to jest absolutnie minimum, żeby walczyć, a również chciałby mieć 3 przedmioty, podczas gdy Lucian już w tym momencie czuje się super komfortowo, więc to jest też ta przewaga, ale nie zapominajmy, jeżeli Rogue Sports Club nie zakończy w odpowiednim czasie tej gry, będzie moment, będzie teamfight, który Matisław rozszarpi. Widzieliśmy to w wykonaniu Larsena, wiemy, że Matisław to potrafi. Wiemy, że jego korki jest bardzo czysty, mimo tego, że ten laning phase i ogólnie ta gra nie należy do najlepszych. Wiemy, że może być ta walka, w której po prostu Devil's One znajdzie bardzo dobre rozegranie swoich ultimate'ów, chociażby ze strony Synchrofy Aggressivo i dużo bombek od Matisława. Tak, ale celem Rogue Sports Club jest doprowadzenie do takiej sytuacji w tej rozgrywce, że to nie będzie możliwe. Mówiłeś, 2-3 przedmioty to naprawdę jeszcze przynajmniej wymaga 10-15 minut i w tym momencie Rogue podejmuje sytuację, podejmuje cele, które zupełnie nie są ryzykowne. Popatrz na to, Inspired w asyście 3 zawodników, chyba aż za dłużej przejmuje smoka, ale na górze ma problemy Finn. No tutaj większość zawodników, Devil's One, lecz kto kogo atakuje, to jest moje wielkie pytanie. Larsen steleportował, żeby zabezpieczać swojego kolegę i 5 zawodników Devil's One nie jest w stanie znaleźć cokolwiek na topie. I ja tylko chciałem zauważyć, że zazwyczaj, kiedy jedna drużyna robi coś po dolnej stronie mapy, ty będziesz szukał czegoś na górnej, ale kiedy 2 zawodników po prostu od takcie odpycha od Tureta, to jest spory problem. Devil's One jest pogubione i to musimy przyznać. Nie wiedzą, co w tej chwili robić na mapie. Próbowali szalonego oblężenia z teleportacją. Wyszło z tego tyle, że stracili więcej samonerów niż rywal. I szczerze, tempo, tak za każdym razem, to jest rzecz, o której mało mówimy, mam wrażenie, ale gdy coś się zadzieje na mapie, czasem ktoś zgarnie 2 zabójstwa, przeciwnik 3, może tu złoto, tu wieża, ale zawsze niemal mam wrażenie, że to Rogue wychodzi do przodu z tempem. I że następną turę to oni rozgrywają, podczas gdy Devil's One będzie musiał się dostosować. Okej, czyli jednak bijemy się do otopie. Okej, jednak tutaj macie wardy. To tempo jest tak cennym surowcem, którego po prostu Rogue, mam wrażenie, ma aż nadmiar w tej serii, więc mogą dyktować warunki przez cały czas. I czym jest to mityczne tempo? Bo często się do niego odnosimy, a nie aż tak często tłumaczymy. To jest po prostu tempo rozgrywki w rozumieniu bardzo kto ma turę? Tak, kto ma turę? Jeżeli mielibyśmy porównać e-sport do League of Legends, do strategii turowej, to po prostu zawsze Rogue Sports Club jest jedną turę prędzej w danym miejscu. Mają zawsze te wardy rozstawione krok przed przeciwnikiem, zawsze są gotowi na jego zagranie, bo oni już przewidzieli, gdzie Devil's Man rozstawi swój pionek. Tak, po prostu Rogue Sports Club ma białe figury i to jako oni zaczynają to rozdanie w szachach. Pierwsi stawiają ruch, ale przed chwilą mieliśmy sytuację, w której udało im się mocno obić zawodników Devil's One. Nie wiem, co tu się wydarzyło. I wydarzyło się całkiem sporo. Kiedy masz taką przewagę w złocie, czasem to już jest zielone światło, by zacząć Barona. Tak, okay. Rywale muszą zrekolować. Znowu tempo zgarnięte przez Rogue. I zobaczcie, jak wykorzystują. Nie mają wiele many na Lucianie, nie mają jej na Lissandrze. Ale rywale po prostu odpuszczają. Nawet nie wiem, czy są świadomi, muszą przeczuwać. Grają na Rogue i ci nie spartalą takiej okazji.
Patrzmy na podejście, agresywność bez teleportacji. Te teleportacje zagrywa Rogue i złapany Erdotę z Synchrofem. Nie wiem, czy istnieje jakikolwiek sposób na ucieczkę. Jeden w prawo, drugi w lewo, lecz obaj będą dorżnięci. Kręci kierownicą Synchrof. Chyba mu się uda z tego uciec. Może ta kula rozpędzana. Dobre drifty. Udało mu się wykręcić na tym zakręcie, ale w międzyczasie także Delixon przejęło wieżę na środku, chociaż Inspired. On już się nie chce bawić w ciuciubabkę z przeciwnikiem. Używa błysku. No i teraz to będzie dopiero przejmowany Baron przez Rogue i Sports Club. I no. Wydaje mi się, że Devilsman miał tutaj całkiem niezłą sytuację pod względem tej wieży na środku, bo dwie śmierci to nie jest aż tak dużo w tej minucie gry. Zobaczcie, że Erdota już jest prawie z powrotem na mapie. Synchrof jeszcze 20 sekund, ale Larsen z tą flanką. No właśnie, i teraz po trójkę wybierają się Matisław w sporych tarapatach. Tylko jeden klęca CC i tak wiele i obrażeń od Rexa i proporcjonalnie. Agresywo pomścił kolega, ale wciąż to dwóch za jednego. Rogue po prostu rozdaje karty. I Matisław nieświadomie asystował Inspired'owi. Tym błyskiem przeniósł się wraz z Rexaj, która już zultowała w okolice Lakera. I Inspired po prostu... to za mało, nawet 7 to byłoby za mało. Po prostu Piercing Light na wskrozia Listara. Rogue, o rany, wygląda jak 2-1. Erdotę wrócił z bazy po tym, jak poprzednim razem upadł. I znowu do niej wrócił. Rogue Sports Club jest nie do powstrzymania. Zobaczcie jeszcze raz tę powtórkę. Dwie osoby zatrzymane. Teleportacja od Fina w idealnym miejscu, żeby odciąć drogę ucieczki. I co z tego, że Synchrof kupił sporo czasu, skoro w efekcie i tak Devilsman straciło wiele zabójstw. Ale pamiętajmy, udało im się wziąć tę tier 1 na midzie. To jest trochę złota, to jest trochę kontroli mapy. I podczas gdy zdecydowanie nie opłacało się brać tier 1 za wiele śmierci, tak nadal to jest światełko w tunelu. Światełkiem w tunelu jest to, że kupili kolejne kilka minut na mapie bez Nashora. I popatrz na Matisława, co on zrobi w tym momencie. Błysk, kiedy już zagrywany był ultimate ze strony Inspired'a. No i na... Inspired powiedział, dzięki, super, wezmę też Lakera, jeżeli tak mnie jeszcze transportujesz. Dwie pieczenie na jednym ogniu i Synchrof po prostu trochę... Nie dowierza. Załamany, dokładnie, nie miał nawet okazji pojawić się na tamtym terenie i zawalczyć. To zawsze Rogue dobierało korzystne dla siebie warunki. I Baron cały czas jest na mapie, więc nic wielkiego straconego, ale mówiąc o stratach, patrzymy na ekonomię i Devilsman... No to jest Grecja, a Rogue wygląda jak Niemcy. To było brutalne. I ten debet trudno spłacić, jeśli nie masz żadnego sposobu na zdobycie jakiegokolwiek kruszca. Raz jeszcze zepchnięci do własnych gdzieś tam terenów w dżungli, ale nawet tam wizja postawiona przez Rogue. I widzieliście te paczki przed chwilą u Matisława? Były. Prawdopodobnie nie zwróciliście na nie uwagi, bo po prostu nie zostały wykorzystane. Rogue Sports Club poczekało, aż paczki się wyczerpią, aż stracą datę ważności i dopiero teraz zaczynają na szora. To bardzo inteligentne. No teraz co, Nunu, to musiałby zdarzyć się jakiś cud, ale pamiętajmy, Korki ma obrażenia podobnie jak i Laker, lecz Baron wzięty i zaraz wzięte żywcem będzie Devilsman. Nadchodzi tutaj Inspired i kogo rzuca ultimate Varistara? Łatwa eliminacja, Agresivo zatrzymuje trzech, ale to nie powstrzyma całkowicie Ulajta, który się rozpędza. Triple kill dla niego nie będzie, ale będzie soczyste zwycięstwo, kiedy idą środkową aleją. 250 eliminacji w ramach obu sezonów Ultraligi. Ulajt jest szefem. No i pokazuje jeszcze te dwa pistolety, bo w rękach ma właśnie Luciana. Double kill dla niego, 5-1-4. Paweł Pruski ma świetną serię i w tym momencie Rogue Esports Club. Clean Ace, 5-0 i do tego przejęli Barona oraz Inhibitor oraz te dwie wieże. Tu już nie ma powrotu dla Devilsman. W żadnym istniejącym wszechświecie oni nie wygrywają tej gry. Niekoniecznie, bo nawet ten 0-5 Gorki, nawet ten 2-3 Varus będzie rósł wraz z upływem czasu, tylko tego czasu, mamy przeczucie, zostało tak niewiele. I wiecie co? Czysty teamfight, strzelec, który porusza się po nim niesamowicie płynnie, strzelec, który tańczy, dobierając ostrożnie od piary. I tym strzelcem jest Ulajt. Ja już to widziałem w polskich playoffach, ja już to widziałem nie jeden raz, nie tylko w Ultralidze, widziałem to w różnych polskich rozgrywkach. Ten koleś po prostu potwierdza zasadę, że czas kulą się toczy i tą kulą Synchrof tutaj nie aż tak dobrze trafił, a Ulajt po prostu jest bezbłędny, tak jak i reszta jego drużyny. Wydaje się, że Ulajt jest jak dobre wino. Im starszy, tym lepszy, bo od dawien dawna na polskiej scenie jako pierwszy, jako ten najlepszy strzelec i potwierdza to raz za razem. O rany, raz za razem dopadają zawodnicy Devilsman, to już jest 4-18, patrząc na same eliminacje. O rany, rany. Team Deathmatch dla Rogue Esports Club. Wykonywany niemal perfekcyjnym wynikiem 5-0-9-4-2-8-3-0-9-5-1-5 i te 13 asyst wanderowate to tak bardzo najwyższe KDA w całej lidze, śrubowane tutaj raz za razem przez Oskara Bogdana. I Matisław może sobie fanfary puścić na zwycięstwo na tym topie.
bezlitośnie rozszarpał wieżę, ale baza będzie zaraz wyłamana. 3 minuty 30 sekund na środkowym inhibitorze. Ten dolny zaraz do tego dołączy i to będzie kolejne kilka minut, które Rogue Sports Club po prostu będzie miało w przewadze, jeżeli chodzi o miniony. A to jeszcze minuta na Shora. To oznacza, że górna część mapy również nie może czuć się pewnie, że tak to określę, dla Devil's One. I nie wiem, czy znajdą jakąś odpowiedź, bo Korki nawet jeszcze nie ma trzeciego przedmiotu, który jest tak bardzo ważny, który jest tak bardzo pożądany. Ale wiecie, co jest bardzo wymowne? Rzućcie okiem na ekwipunki zawodników Rogue Sports. Dwie Medjaye. Dwa razy Medjaye. Dwóch Szwedów, dwie Medjaye, dwie linie, które są w tym momencie absolutnie bezbłędne. 5-0-9, 3-0-9. I sorcerki, i klepsydrytor. To prawda, mamy dużo. Ale Medjaye chyba jest najbardziej interesująca, bo to jest jakiś symbol dominacji, zwłaszcza gdy do tego masz 10 ładunków na niej. To jest przedmiot wygraj więcej. Kiedy budujesz Medjaye, to jest przedmiot, który statystycznie nie jest aż tak bardzo efektywny w złocie. Jest dość neutralny. Dostajesz mniej więcej tyle statystyk, ile wydajesz złota, ale kiedy skompletujesz na nim aż 15 staków dodatkowych oprócz podstawowych 10, nagle okazuje się, że jest jednym z najbardziej efektywnym, jeżeli chodzi o przełożenie złota na statystyki przedmiotu w grze. Tak jak mówię, wygraj więcej. Skoro wygrywasz, czemu by nie wygrać i jeszcze bardziej? I to jest wielkie moje pytanie. Czy Devil's One jeszcze zawalczą? Czy w ogóle mają taką przestrzeń? Nawet nie wiem, czy moje pytanie nie myśli już o czwartej mapie. Czy Devil's One tam postawią opór? Bo tutaj wszystko do jednej bramki. Wszystko pod dyktando profesora Oscara. I patrzcie na to, jak perfekcyjnie wypychają Devil's One. Tutaj nie ma mowy o obronie bazy. Trzeci inhibitor pada. I może i nadzieje Devil's One tej serii, bo patrz, jak Rogue i Sports Club w ogóle się nie zatrzymują. Zaraz upadną ostatnie struktury w postaci tych wież nexusowych, ale Rogue nie bierze żadnego ryzyka. Oni podchodzą z każdą kolejną falą minionów i tutaj nie ma mowy o błędzie, nie ma miejsca na ten błąd, aczkolwiek Devil's One jeszcze na chwilę udaje im się odepchnąć to natarcie. No i jeżeli mają się obronić, to musi być naprawdę powtórka z Częstochowy, bo z drugiej strony zalew, potop szwedzki w postaci Fina oraz Larsena, ale ci chyba chcą inaczej napisać scenariusz tym razem. To może być powolna śmierć Devil's One, 3 inhibitory zniszczone. Czekają po prostu na super creepy i faktycznie po parze z każdej linii będzie podchodziło w kierunku Nexusu. Nigdzie się Rogue nie spieszą, w żaden sposób nie są zafalszywi. Czekają, aż po prostu Devil's One im pęknie żyłka i popełni złą engage. Oho! Ale co ja mówię? Finn wparował! O rany! Rogue Devil's One się stopiło! Double kill natychmiastowo. Ulej dobije tych, którzy dobici nie są. Finn się po prostu bawi w League of Legends. I moi państwo, ależ dobitna mapa ze strony Rogue. Devil's One schowani na fontannie i schowani w skorupie w tej